jednego z sądów rejonowych wpłynęły protokoły zatrzymań czterech osób. Są to osoby nieletnie. Zdarzenie miało miejsce 14 grudnia. Protokół policja przekazała w dniu zatrzymania tych osób, czyli 15 grudnia. Zatrzymania miały miejsce w godzinach od godziny 14 do godziny 16:20. Ponieważ to są osoby nieletnie, te informacje wpłynęły do Wydziału Rodzinnego i te osoby będą traktowane tak jak osoby nieletnie. Czyli nie będzie się toczyło postępowanie karne. Wobec tych osób będzie się toczyło postępowanie w Wydziale Rodzinnym. Aktualnie to, co wpłynęło do sądu, to są informacje w postaci kopii protokołu zatrzymań. Sąd natychmiast podjął czynności w postaci zlecenia wywiadów przez kuratorów sądowych na okoliczność, w jakich warunkach te osoby funkcjonują, czy wywiązują się ze swoich obowiązków na co dzień, czy posiadają jakieś uzależnienia. To jest standardowa procedura. Zawsze takie decyzje sąd podejmuje w sytuacji, kiedy wpływają materiały dotyczące osób nieletnich. Przede wszystkim podkreślić należy, że to, co jest zarzucane tym osobom, wypełnia kwalifikacje czynów karalnych, począwszy od naruszenia uczuć religijnych, skończywszy na propagowaniu ideologii, która może prowokować do użycia przemocy. I w związku z tym sąd będzie podejmował czynności w zakresie czynów w chwili, kiedy policja przekaże materiały. Sąd rodzinny w przypadku takich osób nie stosuje przepisów karnych, czyli nie będzie miał zastosowania w tym zakresie kodeks karny, aczkolwiek zarzuty dotyczą czynów opisanych w przepisach tego kodeksu. Natomiast sąd ma ustawę o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich i ta ustawa przewiduje, że obowiązkiem sądu rodzinnego jest przede wszystkim próba wychowania takich osób i przywrócenia ich funkcjonowania, żeby było ono zgodne z takim, jakie oczekuje społeczeństwo. Czyli podkreślić należy, że sąd rodzinny nie jest sądem karnym, sąd rodzinny nie wymierza kary, sąd rodzinny stosuje środki wychowawcze, ewentualnie poprawcze. I w związku z tym tutaj sąd rodzinny ma cały katalog możliwości, które może zastosować. Środki wychowawcze przewidziane w tych przepisach albo są lekkie, takie jak upomnienie, zobowiązanie do określonego zachowania, nadzór rodziców, nadzór kuratora, ale może też sąd zastosować środki wychowawcze. My mówimy o tym o charakterze izolacyjnym, czyli takie osoby mogą zostać umieszczone w określonych ośrodkach i tutaj może być młodzieżowy ośrodek wychowawczy albo okręgowy ośrodek wychowawczy o zaostrzonym rygorze w porównaniu z tym młodzieżowym. Oczywiście sąd rodzinny też ma takie uprawnienie, że może stosować środki poprawcze, czyli ten popularny zakład poprawczy, który jest społeczeństwu znany. Natomiast ostateczną decyzję, jakie środki zostaną zastosowane, podejmie sąd po przeprowadzeniu postępowania, jak wpłyną materiały, jak sąd przeprowadzi postępowanie dowodowe.